Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasze życie jako ludzi jest w ogromnym stopniu uzależnione od pogody i klimatu. W dawnych czasach, a w wielu miejscach jeszcze i do tej pory, dłuższa susza oznacza katastrofalny głód. Ulewne deszcze niszczącą powódź, zładowania atmosferyczne mogą grozić pożarami i ogromnymi zniszczeniami. Tak samo huraganowe wiatry potrafią robić olbrzymie szkody. Nie tylko w krajach nierozwiniętych, ale również w tych, które są należą do tak zwanych bogatych i rozwiniętych krajów, jak na przykład Stany Zjednoczone. Nawet ten postęp cywilizacyjny, oczywiście w pewnym stopniu to naszą zależność ograniczył, ale tylko w pewnym stopniu. Niedawna awaria sieci elektrycznej w Stanach Zjednoczonych spowodowana wyładowaniem elektropiorunowym potrafiła narobić olbrzymich szkód i zdezorganizować życie na znacznym obszarze tego wielkiego kraju. Tak więc nasuwa się pytanie, czy przy całym postępie technicznym, z jakim obecnie mamy do czynienia, nie moglibyśmy spróbować sterować pogodą, tak żeby jej przebieg odpowiadał naszym potrzebom. Wywoływanie opadu, prawda, było jedną takim kierunkiem oddziaływania, drugim takim kierunkiem oddziaływania było zapobieganie opadom katastrofalnego gradu. Tutaj też idea była taka, żeby wprowadzić do chmury dodatkowe jądra zamarzania, właśnie w tym celu, żeby rozmiar gradziny pojedynczej powstającej był mniejszy, żeby ona zdążyła stopnieć, zanim do Ziemi doleci. Parę słów w tym momencie należałoby powiedzieć na temat techniki tego rodzaju oddziaływania. Ta technika początkowa z użyciem suchego lodu, który generował powstawanie jąder zamarzania w postaci mikroskopijnych kryształków lodu, okazała się techniką operacyjnie bardzo niewygodną. No bo po prostu dostarczyć ten suchy lód do chmury nie było łatwo. Ale okazało się, że jest cały szereg innych substancji, które też działają krystalizująco, działają jako bardzo aktywne jądra zamarzania już w stosunkowo wysokich temperaturach rzędu minus kilku stopni. I taką największą karierę w tym zakresie zrobił jodek srebra, który miał tą zaletę, że go się bardzo łatwo wprowadzało do atmosfery w postaci dymu. Roztwór jodku srebra w acetonie był spalany w specjalnych palnikach albo umieszczonych na ziemi, albo umieszczonych na samolotach, albo był dodawany jako domieszka do małych rakiet, w pewnych wypadkach nawet pociski artylerii przeciwlotniczej specjalnie spreparowane, żeby nie dawały odłamków, były ładowane niewielkimi ładunkami tego jodku srebra, który ulegał rozpyleniu na bardzo małe cząsteczki, rzędu 10 do minus 16 grama 1 i to dzięki temu kilkoma kilogramami takiej substancji można było obsłużyć stosunkowo duży obszar. Ta technika się rozwinęła i zresztą pokażę Państwu później kilka obrazków przedstawiających tego rodzaju operacje i stosunkowo dobrze funkcjonuje od strony, jak mówię, czysto technicznej, dlatego że rezultaty zależą w gruncie rzeczy od tego, co dalej się z tym będzie działo. Te prace, nawiasem mówiąc, doprowadziły do bardzo burzliwego rozwoju fizyki chmur, która okazała się tutaj podstawą, żeby te operacje prowadzić w sposób efektywny. No, ten entuzjazm wokół tego typu oddziaływania na pogodę troszkę przygasł właśnie pod wpływem tego, że efekty było bardzo trudno ocenić i nie zawsze te efekty były takie, jakie by się chciało. Tym niemniej zarówno prace z zakresu oddziaływania, wywoływania deszczu, jak i czy śniegu, bo to również czasem o śnieg chodzi, jak i zapobiegania gradowi przez cały czas były i zresztą są kontynuowane. Była taka wielka akcja Światowej Organizacji Meteorologicznej,
pod nazwą PAP, Precipitation Enhancement Project, projekt wywoływania deszczu, opadu, ściślej mówiąc w tym wypadku, który miał za zadanie przeprowadzenie wielkiego międzynarodowego eksperymentu, który by rozstrzygnął te różne wątpliwości i wskazał, jaka technika, jaka procedura oddziaływania byłaby naprawdę skuteczna. To były wczesne lata 80. On był projektowany w 70. latach, na początku lat 80. został uruchomiony. Najpierw długi czas wybierano teren. Chodziło o teren tak zwany półpustynny, w którym kwestia wywoływania opadów była krytyczna ze względu na potrzeby rolnictwa. No jednocześnie musiał być teren na tyle cywilizowany, żeby cała ta logistyka tego skomplikowanego przedsięwzięcia wymagała angażowania szeregu radarów na ziemi, sieci łączności, samolotów. Musiała być dostępna. Została wybrana Hiszpania Północna jako taki teren do tego celu dobry. Przez pierwsze dwa lata obserwowano jedynie to, jak jest tam przebieg naturalnych opadów, a potem miano przystąpić właśnie do dużych eksperymentów z oddziaływaniem. Niestety ten pierwszy okres wykazał jedno, że jeżeli były chmury, to opad z nich prawie w 100% wyczerpywał wodę chmurową, a okresy suszy, które tam się zdarzały, były okresami, w których bogate w wodę chmury nie występowały w ogóle. No a chmur tworzyć jeszcze nie umiemy. Wobec tego okazało się, że ten eksperyment niestety upadł, a na zorganizowanie innego w innym miejscu nie było już środków. Tym niemniej w dalszym ciągu tutaj są prace prowadzone, z tym, że w ostatnim okresie coraz większą uwagę zaczyna się przywiązywać do oddziaływania nie jądrami zamarzania, a jądrami kondensacji. Przez rozpylanie samolotów, no przede wszystkim rozproszkowanej soli kuchennej, albo chlorku wapnia, jako alternatywnej substancji. Jej potrzeba znacznie więcej niż jodku srebra, znacznie trudniej sprowadzić do chmury, no bo właśnie rakiety tutaj nie bardzo się do tego nadają, jakieś małe czy pociski. Z ziemi trudno jest tym jakimś aerozolem to wprowadzać, raczej trzeba samolotów. Ale wydaje się, że skuteczność tego oddziaływania w strefie tropikalnej robi wrażenie, jest stosunkowo niezła. Takie eksperymenty były ostatnio prowadzone jeszcze w Indiach, w Tajlandii, również w Ameryce Środkowej. I pewne tutaj nadzieje na to osiąganie lepszych skutków są. W czym, podsumowując, jest tutaj problem? Ano problem jest taki, że my mniej więcej już wiemy, gdzie ten przełącznik jest. Ten przełącznik nie wymaga wielkiej energii, więc nim kręcić możemy stosunkowo łatwo. Natomiast ciągle nie całkiem wiemy, jak kręcić. Na to, żeby uzyskać skutek taki, jaki chcemy, musimy te środki, czy to krystalizacyjne, czy kondensacyjne, wprowadzić do chmury w bardzo ściśle określonej ilości, w bardzo ściśle określonym miejscu chmury i w bardzo ściśle określonym momencie jej rozwoju. Jeżeli miniemy się z tymi trzema warunkami, to może się okazać, że wprawdzie skutek będzie bardzo efektowny, chmura wybuchnie, albo w tym sensie, że gwałtownie się rozwinie, czy opad z niej spadnie, ale spadnie nie tam, gdzie trzeba, nie w takiej ilości, jak trzeba, albo nie spadnie w ogóle. A w tym zakresie mamy ciągle trudności. Ani dobrze nie rozumiemy, bo ciągle nasza wiedza o fizyce chmur jest zbyt uboga i nie jesteśmy w stanie ilościowo pewnych problemów rozstrzygnąć. Nie mamy dostatecznie skutecznych środków obserwacyjnych, żeby te czas i miejsce zlokalizować dostatecznie skutecznie. Przynajmniej nie zawsze potrafimy to zrobić. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w tym czasie i w tym miejscu dotrzeć z naszymi środkami do tego miejsca chmury. Albo są kłopoty zgodą na lot, jeżeli samolot,
ma lecieć, bo to musi być też regulowane z kontrolą obszaru powietrznego, albo akurat w tym miejscu nie ma odpowiednich rakiet, albo nie ma odpowiednich radarów, którymi ten rozwój chmury się śledzi i można, to może pomóc w wybieraniu tych miejsc, bo te chmury w różnych miejscach się znajdują. Także ciągle jeszcze te kłopoty właśnie z kręceniem tym przełącznikiem mamy. No i ciągle nie jesteśmy w stanie z wystarczającym prawdopodobieństwem przewidzieć, co naprawdę nam z tego wyniknie. W związku z tym może taką ciekawą informację, ciekawostkę właściwie można powiedzieć. W 1995 roku w Moskwie miało się odbyć defilada 1 maja i groził deszcz. I taka pogoda była niepewna. Ponieważ byłem w Związku Radzieckim i później w Rosji, istnieją bardzo duże tradycje tego rodzaju właśnie badań i bardzo poważne osiągnięcia w tym zakresie. Więc zdecydowano właśnie zadziałać na te chmury tymi środkami krystalizacyjnymi, spowodować wypadnięcie deszczu poza obszarem Moskwy. No, rzeczywiście deszcz w Moskwie nie spadł. Aczkolwiek nie ma gwarancji, czy to właśnie dlatego wyoddziaływano. No tym niemniej wiele rzeczy wskazuje na to, że rzeczywiście było to oddziaływanie, które jej pomogło. No na zakończenie chciałbym może Państwu pokazać parę zdjęć obrazujących, jak takie oddziaływania wyglądają, czym się je robi i jakie bywają ich skutki. Na tym zdjęciu widzą Państwo jeden z licznych samolotów używanych do tego celu. Jest to jeden z przykładów, dlatego że bardzo różne samoloty są tutaj wykorzystywane. Ten jest przystosowany do rozprowadzania właśnie jodku srebra z generatorów umieszczonych na końcach skrzydeł, które tutaj Państwo mogą zobaczyć. Na końcach skrzydeł takie generatory są umieszczone. Pod skrzydłem jest specjalny przyrząd służący do obserwowania pomiaru, rozmiaru cząstek chmurowych, przez które samolot przelatuje. Więc istnieje możliwość również kontroli, jaka jest mikrostruktura tej chmury, na którą się oddziałuje. Na tym zdjęciu, niestety niezbyt ostrym, widzą Państwo inny sposób rozprowadzania środków krystalizacyjnych z samolotu, mianowicie flary, które są umieszczone na takim specjalnym stelażu i kolejno są zapalane w czasie przelotu pod chmurami i widać właśnie stłumienie tych spalin zawierających jodek srebra za tymi płonącymi flarami. Akurat jedna się pali, jedna się wypaliła, druga jest w pełnym rozruchu i one kolejno są uruchamiane w miarę potrzeby w czasie przelotu nad obszarami, które mają być właśnie obsiane tym jodkiem srebra. Tutaj widzimy znowu jeszcze troszkę inną technikę rozpylania z samolotu historycznego, można powiedzieć, Douglasa Dakoty. Też widać, że po silnikach, sądząc to z zmodernizowanymi silnikami, należącego do tajlandzkich sił powietrznych. Rozpylanie, nie wiem, czy to jest jodek srebra, czy to są właśnie jądra higroskopijne zawierające chlorek wapnia, który był właśnie w Tajlandii chętnie używany, ale w każdym razie widać, prawda, tą smugę substancji, która jest z samolotu wprowadzana do powietrza międzychmurowego, no i on się tam dostanie do chmur w miarę jak te chmury będą się rozwijały i wciągały powietrze swojego otoczenia. Tutaj widzą Państwo jeszcze inną technikę wprowadzania jodku srebra do atmosfery z generatorów naziemnych. Technika stosowana od bardzo dawna, od przeszło 50 lat, zarówno w próbach oddziaływania na grad, jak i w próbach zmieniania, zwłaszcza zwiększania ilości opadów śniegu w górach, co jest stosunkowo dobry sposób wprowadzania tych substancji na większych obszarach.
Jodek srebra w postaci roztworu w acetonie jest tutaj spalany w płomieniu gazowym. Widzą Państwo duży zbiornik gazu i to może funkcjonować przez długi okres czasu. Aczkolwiek we Francji przez wiele lat stosowano tego rodzaju technikę, próbując oddziaływać na chmury, tworzące się chmury gradowe, które zagrażały winnicom i sądząc po wielkości strat sygnalizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jakoby to miało pomóc rzeczywiście i prowadziło do zmniejszenia tych strat. No to jest opowiada tyle kłopot, że wysokość strat, którą podaje ubezpieczyciele, zależy od różnych rzeczy i od wartości. Czasem wręcz od przekupności urzędników, którzy straty szacują, więc to jest zawsze troszkę ryzykowny sposób i do naukowych celów nie zawsze wystarczająco dobry, ale orientacyjnie czasem pozwala przynajmniej stwierdzić, czy to się opłaca, prawda, z punktu widzenia. Myśmy w Polsce w 60-tych latach próbowali się przymierzyć do tego rodzaju oddziaływań i to było finansowane przez PZU wówczas, w którym chodziło o zmniejszenie strat gradowych. No ale w naszym przypadku się okazało, że koszty oddziaływań na grad byłyby niemalże większe niż straty, które grad w Polsce powoduje. W Polsce nie mamy takich bardzo wrażliwych na grad cennych upraw, jakie winorośle, powiedzmy, czy duże plantacje tytoniu, które są specjalnie na ten grad wrażliwe. Tutaj widzimy jeszcze jedną technikę oddziaływania z ziemi za pomocą rakiet, które tutaj Państwo widzą. To małe rakietki umieszczone na takim specjalnym stojaku, odpalane w kierunku chmur. To zresztą jest tylko jedna z wielu technik. To jest akurat miejsce takie, które może być zdalnie obsługiwane, ale stosowane są również rakiety odpalane specjalnych wyrzutni, które można nacelowywać w odpowiednie miejsce chmury według wskazań radaru, który tą chmurę obserwuje. Tutaj widzą Państwo taki opisany wprawdzie w języku angielskim, można powiedzieć reklamowy obrazek, jak takie oddziaływanie na chmurę konwekcyjną w tym wypadku można przeprowadzić. W lewym dolnym rogu widzimy skrzydło samolotu, na którym znajdują się takie właśnie flary, troszkę inne niż te, które były poprzednio pokazywane, ale w podobnym dosyć sposobie działania. W tej kolumnie po prawej stronie widzimy trzy kolejne zdjęcia tej samej chmury przed oddziaływaniem, jak ona wyglądała w momencie, kiedy do niej wprowadzono substancję. I na ostatnim, na dole, widać, jak ta chmura wygląda po oddziałaniu, to znaczy jak szybko przeszła w formę lodową. To bardzo dobrze widać, dlatego że chmury lodowe mają taką włóknistą strukturę, to mogą Państwo w Polsce też obserwować. No, to zdjęcie nie jest dobrej jakości, ale widać, że chmura całkowicie zmieniła swoje własności optyczne. Zrobiła się biała w tym oświetleniu, podczas gdy na tych zdjęciach poprzednich wyraźnie ma miejsca jaśniejsze i ciemniejsze, mniej lub bardziej zacienione. Na tym zdjęciu, które jest niemalże repliką tego historycznego pierwszego eksperymentu, w którym posiano chmurę właśnie taką, jak tu Państwo widzą, stratocumulus, na ograniczonym obszarze środkami krystalizującymi, chyba nawet właśnie dwutlenkiem węgla ze scalonym suchym lodem. I widać, jak w tym obszarze struktura chmury z wodnej zmieniła się w lodową i powstały kryształki lodu, być może gwiazdki śniegowe nawet wręcz, i które opadły na ziemię, zostawiając lukę w chmurach, bardzo dobrze widoczną. Także to w tych eksperymentów w ten sposób było dokumentowanych właśnie, że pilot samolotu rysował jakieś napisy na przykład na chmurach, by przekonać obserwatorów, że rzeczywiście to jest skutek jego oddziaływania, a nie zupełnego przypadku.